dzisiejszym odcinku zabieramy Was do naszych południowych sąsiadów. Słowacy mogą pochwalić się wieloma pięknie położonymi, fantastycznie i profesjonalnie zorganizowanymi trasami narciarskimi. W najnowszym materiale pokażemy Wam 10 wartych odwiedzenia, w naszej opinii, ośrodków narciarskich i spróbujemy Was przekonać, że narty na Słowacji to idealny pomysł. Gotowi? Jedziemy! Miejsce 10. Rohacze Spalena. Dolina Spalona. Na pierwszy ogień bierzemy ośrodek Rohacze Spalena. Dolina Spalona. Znajdujący się w Tatrach Zachodnich w Dolinie Spalonej pod Salatynami na granicy z Orawą. Przeważają tutaj trasy łatwe i średnio trudne, dzięki czemu ośrodek ten jest dobrym miejscem na rozpoczęcie swojej przygody z nartami. Niemniej zaawansowani narciarze znajdą tutaj strefę alpinistyczną poza trasami, a snowboardziści będą mogli skorzystać z parku snowboardowego. Ośrodek narciarski jest położony na wysokości 1030 do 1503 metry i oferuje w sumie ponad 5 km tras średnio łatwych oraz 400 metrów trasy czarnej. Na szczyt wjeżdżamy 6-osobową kanapą, ale dostępne są również 4-osobowy wyciąg oraz wyciągi orczykowe, w tym te przystosowane dla początkujących. Karnety zaczynają się od kwoty 17 euro w przypadku dzieci poniżej 12 roku życia, a w przypadku dorosłych od 25 euro za 2 godziny jazdy. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych wjazdów. Niewątpliwym plusem jest bliskość ośrodka. Jest położony jedynie 30 km od przejścia granicznego w Chyżnem i jest to również doskonały punkt wypadowy na szlaki w orawską część Tatr Zachodnich. Miejsce 9. Wratna Mala Fatra Chleb. Ośrodek narciarski Wratna Mala Fatra ulokowany jest w Parku Narodowym Mała Fatra, 3 km od wsi Terchowa. Tworzą go 3 stacje narciarskie. Paseki położone najniżej, bo na wysokości 600 do 990 metrów, słynące ze specjalnej strefy dla rodzin z dziećmi, m.in. park Kids Zone z wyciągiem taśmowym SunKids. Poludniowy Gruń na wysokości 945 do 1220 metrów, miejsce przeznaczone dla zaawansowanych narciarzy. Oraz Chleb 740 do 1520 metrów, idealne miejsce dla osób lubiących freeride, alpinizm i snowboard. Stok Paseki o zróżnicowanym profilu i długości 1550 metrów należy do najbardziej popularnych stoków na Słowacji. Co ciekawe, znajduje się tutaj najdłuższy czarny stok na Słowacji o długości 2000 metrów i spadku pionowym 750 metrów. Łącznie mamy tutaj 14 km tras zjazdowych o różnym stopniu trudności, tak więc każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od umiejętności narciarskich. Na szczyt Snilowskie Sedlo wjeżdżamy 8-osobową gondolą. Oprócz 4-osobowej kanapy przeważają wyciągi orczykowe, a naliczyliśmy ich aż 11. W dolinie możemy liczyć na sporą ofertę punktów gastronomicznych oraz baz noclegowych. Również amatorzy narciarstwa biegowego nie będą się tutaj nudzili. Do dyspozycji pozostają 22 km tras biegowych. Ośrodek nie należy do najtańszych. Karnety 4-godzinne zaczynają się od 19 euro dla dzieci i od 25 euro dla dorosłych. Mamy do wyboru wariant jazdy całodziennej, wieczornej, godzinowej, na przykład od godziny 13. Jest również możliwość wykupienia biletów jednorazowych, ale ich cena skłania raczej do rozważenia opcji karnetów godzinowych. Tutaj na chwilę przerywamy materiał, proponując zasubskrybowanie naszego kanału. Będzie nam miło, jeżeli w ten sposób docenisz naszą pracę, także dzięki subskrypcji łatwo dowiesz się o kolejnych materiałach na kanale. Miejsce 8. Różemberok Malino Brdoski. Niewątpliwym plusem tego ośrodka jest jego położenie. Miasteczko Różemberok znajduje się przy głównej trasie samochodowej, co ułatwia dojazd, a ośrodek położony jest niespełna 2 km od centrum miasta. Baza narciarska Skipart Różemberok położona jest na zboczu Wielkiej Fatry na wysokości 545 do 1209 metrów nad poziomem morza. Aby się dostać na trasy zjazdowe, wjeżdżamy kolejką linową z miasta Hrabowo aż do Malino Brdo. W
pośrodku przeważają trasy średnio trudne. Jest ich w sumie 8,5 km. Poza tym możemy liczyć na ponad 2 km tras trudnych i 1,5 km łatwych. Jeżeli chodzi o wyciągi, to przeważają tutaj wyciągi orczykowe, ale możemy liczyć na 4-osobową kanapę o przepustowości 2200 osób na godzinę. Po całym dniu białego szaleństwa pobliskie termy Basenowa będą idealnym miejscem na regenerację i relaks. Miejsce siódme. Stary Smokowiec, Chrebinok. Stary Smokowiec to ośrodek znajdujący się na terenie Wysokich Tatr. Smokowiec to największa miejscowość u podnóża Tatr Słowackich, na którą składa się Dolny, Górny, Nowy i Stary Smokowiec. Ten popularny wśród lokalnych i zagranicznych turystów ośrodek narciarski oferuje szeroki wybór tras niebieskich. Warto wspomnieć o liczącej 2,5 km specjalnej oświetlonej trasie saneczkowej, którą można zjechać z Chrebinoka aż do Starego Smokowca. Od 1908 roku funkcjonuje tutaj również kolejka naziemna na Chrebinok. Dla miłośników natury obowiązkowym punktem jest znajdujący się niedaleko wodospad Zimnej Wody. Stary Smokowiec znajduje się na wysokości 1017 do 1480 metrów nad poziomem morza, dzięki czemu dobre warunki śniegowe utrzymują się tutaj od grudnia do marca. Dolne partie stoków są dodatkowo naśnieżane. Miejsce szóste. Snow Paradise, Wielka Racza, Oszczadnica. Malowniczo położony ośrodek narciarski Snow Paradise obejmuje trzy sąsiadujące miejscowości: Dedowka, Mergacka i Laliki, które połączone są wyciągami, kolejami linowymi i kolejką gondolową. Doskonale rozwinięta infrastruktura i liczne atrakcje dla całej rodziny sprawiają, że kompleks jest chętnie odwiedzany zimą. Snow Paradise, Wielka Racza, może pochwalić się kilkunastoma trasami zjazdowymi o charakterze średnio łatwym. Najkrótsza z nich liczy sobie 450 metrów, najdłuższa około 1200 metrów. Wjazdy na górę zapewniają 4-osobowe wyciągi krzesełkowe, kolej kabinowa oraz kilka wyciągów orczykowych. Ośrodek oferuje dwie oświetlone trasy o łącznej długości ponad 2 km oraz m.in. strefę freeride'u. Niemal wszystkie trasy ośrodka są sztucznie naśnieżane, zatem brak opadów śniegu nie stanowi problemu. Bezpośrednio przy ośrodku mieści się bezpłatny duży parking, co ułatwia logistykę podczas wyprawy na narty. I tak dojechaliśmy do końca części pierwszej wycieczki po Słowackich Tatrach. Będziemy wdzięczni za formę wsparcia w postaci łapki w górę oraz subskrypcję naszego kanału. Na część drugą zapraszamy 19 stycznia. Do zobaczenia. Cześć!